Cześć tutaj, Tomek, kopyra z blogu blogkopyra.com. A gdzie fujarka? No właśnie, yy, nie ma fujarki, ale to nie znaczy, że fujarka się skończyła. Nic się nie skończyło, tylko że ja nie sądzę, żeby to były piwa, które mogę dać do kategorii, żebyście wy nie musieli. Co prawda, to są piwa z Aldiego e, i e, wielu widzów mi właśnie pisało: Słuchaj, jest takie piwo właśnie w Aldi Mhernbroy. E, no i ja rzeczywiście chciałem je dać do, do e, kategorii: my to e, bla, bla, Nie, my to widzimy inaczej, tylko, e, tylko żebyście wy nie musieli. No ale okazuje się, że to są piwa, nie są piwa zrobione dla Aldiego. To jest butelka bezwrotna importer Martin spółka z O spółka jawna i to jest dla po prostu importowane, tak? Czyli jak rozumiem, to są piwa, które są normalnie na rynku w Niemczech i oni go importują tak jak, nie wiem, chyba Budweisera, oni też ten Martin importuje, czy nie wiem, kto tam kto co importuje, w sumie nieważne. Czyli jak rozumiem, to może się pojawić w każdym sklepie. No być może, że Aldi ma wyłączność na Polskę, ale to w sumie nie jest ważne. E, więc po drugie, one nie są wcale takie tanie. One kosztują gdzieś po piątaku, 4,99, jak się nie mylę, gdzieś nie mogę znaleźć paragonu. <grytanie> a trzecia sprawa jest taka, że na przykład Aldi ma swoją markę własną pilsa, taką jak Lidl, Perlenbacher, Kaufland ma tam Stefan Zbroj, a Biedronka ma Hopfę, no to oni mają Maternus pils. I on na 99% jest robiony tam, gdzie hopwe i, yy, yy, i wcześniej był robiony Bacher, czyli w Mauritius broj. Czekajcie. Ma tak, Maternus w Mauritius. <grytuj mujiznach> e... Więc to moim zdaniem nie są piwa dyskontowe. To są po prostu normalne niemieckie piwa w niemieckim sklepie. E... Przez polskiego importera. Ale to już tam jakby nie wnikając. Dobra. A zatem wytłumaczyłem dlaczego nie było fujarki. Ile minut już minęło? Ze <grymne> dwie, tak? Bo <grymne> trzy. Nieważne. Słuchajcie. Yy, mamy tu Wajcena i Pilsa. I teraz uwaga. Jak tak patrzycie, mam nadzieję jest daleka, to co? Zielony to Pils, biały to piwo białe, Weizbier, czyli ten. Nie. To jest Pils, a to jest Weizen. Dlaczego? Ja nie potrafię tego zrozumieć. Nie potrafię tego pojąć. Dlaczego? Tenże grafik, czy tenże browar się zdecydował na takie podejście. Przecież zielony się kojarzy z chmielem, a biały, jak mówię, się kojarzy z wajcenem. No najczęściej też jakieś niebieskie nuty się pojawiają, chociaż niebieskie na, na bezalku. Co prawda jest parę niemieckich pilsów, które mają białe etykiety, nie? Krombacher, no jest tam parę, nie? Więc może dlatego. W każdym razie to jest pils, to jest wajcen, zaczynamy od wajcena. Chociaż, ym, chociaż jak to jest z alkoholem, yy, tak, wajcen jest moc, mocniejszy, to już nie pierwszy raz tak jest, yy, ale wajcen jest bardziej delikatny, tak, czyli zakładam mniej goryczkowy, mniej ten, więc uznaję, że zaczynamy od wajcena. Hernbroj, yy, jak pierwszy raz mi ktoś napisał o tym, to ja mówię, co? pils? Bo, bo była mowa o pilsie. Nie, Herren Pils to jest pils z browaru Kessmann, z Bamberga. Notabene, notabene bardzo fajny pils. E, tutaj mamy też medal World Beer Awards Germany Gold. No, to dostać złoty medal w Niemczech za wajcena, to prawie jak na świecie. E, widocznie na światowym zabrakło. Dwu, dwu, 2021 rok e, ten, No to ten konkurs World Beer Awards jest taki to nie jest taki super prestiżowy konkurs, ale jak ja mówię, zawsze medal jest medal. Za darmo nich medal nie daje. Trzeba zapłacić pisowe. <grymne> nie, ale y, jeżeli piwo jest złe, no to nikt medal nie daje, tak? No, etykieta moim zdaniem zupełnie nie na Wajcena, tylko na Pilsa. No, ale mamy tutaj Wajcena. Kapsel Hern Broy, czyli taki pański browar, a w ogóle skąd ten browar jest? Ingolstadt w Niemczech. Banan jest, banan obecny, goździk, no nie wiem. Czyli innymi słowy, to są piwa, które powinny konkurować raczej z jakimś Becksem, z jakimś tam importowanymi Paulanerem i tak dalej, a niekoniecznie ze Stefan Zbrojczy, z jakimś tam, no nie wiem, e, Perlenbacherem, nie? Bardzo ładny, bardzo ładny, świetlisty, żółty, obfita czapa piany. Banan, banan mocno. Dobra, spróbujmy. Jest i goździk. Może nawet troszkę gumy balonowej. Jest drożdżowość. Jest wysokie wysycenie. Czyli wszystko to, co powinno być w dobrym wajcenie. Mm, no i jest dobrze. Nie jest za słodkie. Mm, bo Wajcen nie powinien być słodki. Jak na Wajcena, to nawet jest zaznaczona goryczka. Wajceny mają niską goryczkę, ale tutaj bym powiedział, że ja czuję goryczkę, więc nawet jak na Wajcena jest ta goryczka, piwo jest gładkie, jest, no w zasadzie. Nic mu nie mogę zarzucić. Może mogłoby jak dla mnie mieć więcej goździka, bo ja lubię goździka, czyli nuty produkowane przez drożdże. Ten związek się nazywa cztery winylogwajakol. Często w na przykład amerykańskich jakichś tam opisach jest 4VG. Cztery winylogwajakol. Wysydzenie wysokie, więc troszkę mi tutaj już siada, ale tak ma być. It's not a bug, it's a feature. Vajcen ma być bardzo mocno nagazowany. Jak go będziecie nalewać na kilka razy, to to on się nawet zdąży odgazować, i, i wtedy to piwo już nie sprawia takiego wrażenia, nie siada tak na żołądku. Ja tutaj nalewałem tak, żeby. No, po pierwsze, nie wlewałem wszystkiego naraz, nie? Muszę mieć na intro. No poprawny Vajcen, poprawny. To znaczy poprawny. No dobry, nie, dobry jest. Ten, ten medal nie jest tutaj jakby za darmo i, i, i z dupy. Jest, jest adekwatny. To jest dobra, dobra pszenica. Naprawdę dobra pszenica. Czy lepsza niż Stefan Broj? Nie wiem. <ścoughs> nie, serio, nie wiem. Um, ale od Perlenbachera bym powiedział, Perlenbacher był dla mnie troszkę ciężki jednak. Był też dużo ciemniejszy. To bym zaryzykował tezę, że jest jednak lepszy od Perlenbachera. Ona jest, ta, ta pszenica jest taka lżejsza. W ogóle pszenica powinna być lekka. A tamta była taka. No. Możliwe, że pod polskie gusta Polacy lubią słodkie pszenice. Dobra, Pils. Premium Pils. Edelbier. Edelherb, przepraszam. Edelherb, czyli szlachetne ziołowe. Piwo jasne, niepasteryzowane. Niepasteryzowane? Serio? No to jestem w szoku. Data do 26 yy, 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 lipca 2024 roku. Ciekawe, czy rzeczywiście jest niepasteryzowane, czy może. I <grymny> e Hars już wjeżdża do hurtowni yy, Martin, spółka zo, spółka Jamna. No kurwa, niepasteryzowane? W Aldi? Może jest mikrofiltrowane. Tutaj niestety yy, mamy. No właśnie, a, a nie jest pasteryzowany. Yy, co jest dziwne, bo jest Flaschengerung, a to znaczy, że y, 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 no, refermentowany. Więc coś tutaj wydaje mi się, że chyba na odwrót miało być. To chyba miało być niepasteryzowane. Bo często tak się robi przy Wajcenas, że one są niepasteryzowane. Tylko są refermentowane. No ale. No dobrze. Dojrzewające 5 tygodni. No to ładnie. Zakładam, że oprócz fermentacji ważone z naturalnych składników zgodnie z prawem czystości składu z 1516 roku. Długotrwały proces leżakowania dodaje naszemu piwu delikatnej słodyczy i wyczuwalnej goryczki. Bullshit bullshit, bo leżakowanie nie dodaje niczego. Leżakowanie wygładza. Leżakowanie sprawia, że wszystkie ostre rzeczy się wygładzają, tak? E, piwo się zaokrągla. Natomiast po pierwsze, nie może dodać goryczki. Jak może dodać goryczkę? Jak goryczkę daje chmiel? Chmiel się dodaje e, w, e, teoretycznie, leżakowanie z chmielem na zimno, ale ono nie było chmiel na zimno, więc tutaj ten przypadek nie zachodzi. E, nie doda też słodyczy, no chyba że się utlenia nam w tym tym. Ono się zaokrągli, czyli jeżeli tam było jakieś. Na, no i przede wszystkim pozbędzie się wszystkich takich negatywnych. E, Związków, które produkują drożdże podczas fermentacji, czyli np. diacetylu, np. aldehydu octowego, diacetyl na, e, aromat maślany, aldehyd octowy, zielone jabłko, farba emulsyjna. E, t, y, pozwolimy piwu, a właściwie drożdżom. W tym piwie sobie pracować, a, a piwowarzy domowi często mówią, posprzątać po sobie, bo, one to, bo to one wytworzyły ten diacetyl aldehydoccytowy. Jak pozwolimy im posprzątać po sobie, to to piwo będzie po prostu lepsze. Będzie mniej alkoholowe, mimo niskiego alkoholu. Czasem piwa są alkoholowe, nie? Dobra, próbujemy tego hern, Hernbroy Premium Pilsa. Mmm, już się uniósł aromat, mimo że nawet jeszcze nie wąchałem z butelki. Także. no... Jest. Ładny kapsel, no tak jak i, i etykiety są na odwrót, nie? Czyli kapsel też biały, ale z zieloną, takim zielonym logo, Hernbroj. E, zawartość alkoholu 5%. Ym, no spróbujmy. Idealnie kryształ klar. E, obfita, drobno-pęcherzykowa piana. Widać, że wysokie wysycenie, bo tutaj e, pojawia się taki wręcz wąsztych. Nie wiem, czy niedomyto troszkę szkło, może minimalnie, albo może kamień z wody. No i jest, jest chmiel, jest chmiel w aromacie. Taki ziołowy, a nawet nieco metaliczny to jest charakterystyczne dla niemieckiego chmielu. Taki, on ma taki troszkę metaliczny aromat. Teraz sprawdzę jeszcze na skórze, ale na pewno to jest chmielu. Spróbujmy. Ciekawy jestem, jaki to jest ekstrakt. No, prawdopodobnie mogłem wejść na stronę i tam popatrzeć, być może by była ta informacja. Jeżeli była, to pojawi się w opisie filmu, bo tam zawsze staram się ekstrakt podawać, bo ekstrakt jest ważny. Ale dość pełne. Albo inaczej, dość pełne może przesada, ale jest słodowe. Oni tutaj piszą o tej, o tej słodyczy, którą ma niby dodawać leżakowanie. No nie, no to oczywiście jest kwestia tego, jaki był ekstrakt, do ilu odfermentowało, nie? Odfermentowało do 5%, więc zakładam, że to jest jakaś 12, może 11, 6% ekstraktu. No i piwo, jak na niemieckiego Pilsa, to ono ma sporo słodowości. Fajnej, fajnej, przyjemnej, takiej... Bułka, bagietka, może troszeczkę, troszeczkę takie yy, pieczywo tostowe, tak delikatne, ale tak dosłownie, tak wrzucone na sekundę do tego. No, może nie na sekundę, na po prostu na 3 sekundy wrzucone do, do tego, czy tam, no, 30 sekund, no, do tego yy, opiekacza. Więc jest bardziej słodowe niż powinno być, ale nie narzekam, nie narzekam, bo ja nawet lubię, tak. Jest goryczka. Goryczka akurat mogłaby być wyższa, ale też nie mogę powiedzieć, że jej brakuje. Jest średnio wysoka. Nie jest bardzo wysoka, jest średnio wysoka. Średnia słodowość jak na niemieckiego pilca. Nie no, powiem Wam. Przyjemne piwo. Bardziej mi smakuje niż Wajcen. Ale to dlatego, że ja wolę Pilsy niż Wajceny, nie. No, tutaj na wajcena muszę powiedzieć, że no, słabo z tą pianą, nie? Wajcen, słód pszeniczny, powinno być dużo białek, ta piana powinna być jednak trwalsza, a nie jest. Ale ogólnie Wam powiem, że siary nie ma. Naprawdę dobre piwa, dobre niemieckie, nie do końca szczególnie pils taki bardzo niemiecki, wajcen klasyczny, bo właśnie paradoks polega na tym, że... Wajcen jest wytrawniejszy, tak? Tak jakby miały podobny ekstrakt, a może to jest złudzenie. Wajcen, jak na Wajcena, jest wytrawniejszy, mniej słodki. Czyli znam wiele Wajcenów, które są słodsze. On oczywiście się wydaje troszkę słodki, dlatego że te banany, goździki się kojarzą nam ze słodkim. Natomiast Pils, jak na Pilsa, jest bardziej słodowy. Ale jest goryczka. Tylko mówię, to nie jest taki hardkorowy German Pils, że po prostu wytrawny do kości, goryczka jebudzka, nie? Nie. Goryczka jest średnio wysoka, ale jest też średnia słodowość jak na Pilsa i to się balansuje, tak? Trochę nawzajem się znosi. Ta goryczka w niemieckich Pilsach jest dlatego tak wyczuwalna, że one są wytrawne, mają mało ekstraktu resztkowego, mało słodu i, i wtedy ta goryczka nie ma z czym... Konkurować, tak? Wychodzi na pierwszy plan. Tutaj jest to zbalansowane i nie powiem, że to jest źle. Może jeżeli chodzi o niemieckiego pilsa, puryści mogliby tam mówić, że za mało wytrawny. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o piwo, czy fajnie smakuje, no to moim zdaniem tak, bardzo fajnie smakuje. Także, no, nie są to yy, piwa, które, znaczy inaczej, mogą, no mogą być podejrzane, tak? Nie są to jakieś tam znane marki, yy, przynajmniej dla mnie one nie były znane. Natomiast yy, okazuje się, że są całkiem spoko, całkiem spoko. Także, yy, żebyście wy nie musieli, to nie jest. Ale jakby was, ale jak mieliście obawy, to ja za was spróbowałem i mówię, że jest dobrze. Jest dobrze. Yy, każdy oczywiście sam musi sobie odpowiedzieć, czy lubi wytrawne wajceny, tak? Bo ktoś może nie, no ja tylko słodkie, nie, po polsku. Albo czy ktoś lubi. Yy, Średniosłodowe niemieckie pilsy, nie? Ja muszę mieć wytrawne do kości. No to wtedy wiecie, że nie. <laughs> ale mnie smakuje, szczególnie ten pils. Szczególnie ten pils on jest trochę podobny do cepfle, które też ma podwyższoną słodowość jak na niemieckiego pilsa. No nie jest to cepfle, y ale jest, jest, to, jest to ten balans jest podobny. Dobra, wasze zdrowie, prost.